chciałam zapytać o więzy rodzinne. Wiadomo, jesteście braćmi i bliźniakami. Czy wykorzystacie ten fakt w życiu codziennym? Czy zamieniacie się może rolami? No zdecydowanie taką część swojego życia na pewno wykorzystywaliśmy, kiedy jeszcze chodziliśmy do szkoły, czy to podstawowej, czy liceum muzycznym, w którym się uczyliśmy w Bielsku Białej. Tam, no, krótko mówiąc, pomagaliśmy sobie, nie wiem, no, Łukasz nie wyręczał, prawda, przy jakichś tam trudnych pytaniach i oczywiście odwrotnie ja jego, prawda, kiedy nie potrafił czegoś tam sobie, czy z czymś sobie tam poradzić, to automatycznie brat stawał, krótko mówiąc, murem za nim i wtedy, krótko mówiąc, ratowaliśmy sobie skórę. A poza szkołą? Jakieś tam sporadyczne przypadki były, że coś tam się zamienialiśmy raz na paru egzaminach państwowych, no ale to jakby jest, nie ma tutaj do końca też obnażać się z tych wszystkich naszych historii, bo to są prywatne historie i tak naprawdę, jeżeli była taka potrzeba, to jeden drugiemu pomagał i po prostu i w przypadku bliźniaków to jest, no, takie, no, chleb powszedni, może tak. A jak doszło do założenia zespołu? No w sumie w 98 roku, wtedy właśnie grając u Pawła Kukiza, graliśmy w jego zespole przez 3 lata, w zespole Piersi. Zawsze już myśleliśmy o jakimś własnym będzie, własnej kapeli, gdzie byliśmy, krótko mówiąc, chcielibyśmy być liderami, kierownikami, dyrektorami i to było zawsze nasze takie marzenie. A tak naprawdę, jeśli chodzi o początki samego z orkiestry, to był też przypadek. Gdzieś tam muzykowaliśmy na różnych okolicznościowych imprezach z chłopakami tu z Goles Orkiestry i fajnie nam, krótko mówiąc, wychodziły dźwięki czy melodie na scenie i to był taki początek. Później demo, które nagraliśmy, pierwsze nasze 3 utwory. Także to były te właśnie początki, 98 rok. No pierwsza płyta wyszła w 99 roku, jesienią. I tak w sumie to nikt nie przypuszczał, że Goles Orkiestra odniesie sukces. Na samym początku tak naprawdę żadna z dużych firm fonograficznych warszawskich nie była zainteresowana w ogóle tym tematem, tymi piosenkami Goles Orkiestry. No, wtedy też powstał pomysł, żeby założyć własną firmę fonograficzną, czyli Goles Fabrykę, która do dnia dzisiejszego wydaje płyty Goles Orkiestry. No i tak działamy do dnia dzisiejszego. Pracujemy nad 10. albumem obecnie, który mam nadzieję, że jesienią uda się nam wydać. Także no, początki, jedna wielka zabawa, nikt nie przypuszcza, że coś z tego będzie. Okazało się inaczej, no i poszło w świat, w Polskę i działamy, gramy cały czas. W jednym z wywiadów powiedzieliście, że w jednej z wytwórni fonograficznych powiedzieli, że wam odbiło, że chcecie śpiewać o owieczkach, prawda? Okazuje się, że ta muzyka się przyjęła, ale jakie jest przesłanie tych utworów? Co ma nieść ta muzyka dla ludzi? Każda piosenka jest inna, każda piosenka ma inne przesłanie, no. Musielibyśmy przeanalizować tych 9 płyt. No nie wiem, czy mamy na tyle czasu. No nie wiem, no Pierwsze z Brzegu, takie najbardziej znane przeboje Goles Orkiestry, no Siernisko. No przesłanie tejże piosenki, no cytował sam prezydent Stanów Zjednoczonych, George W. Bush. Wydaje mi się, że jest to prorocza piosenka, która no, jest wykorzystywana w wielu biznesach, w wielu firmach. Wiele banków korzysta z tej piosenki, wiele, nie wiem, instytucji, które zaczynały w latach 90. do czegoś doszły i faktycznie gramy wiele takich firmówek. I mówią, że właśnie ten nasz biznes to właśnie jest dopisany w tej piosence. Było siedlisko, nie było nic, dziś mamy swój biznes, mamy bank. Dzieje się, no, nie wiem, no, piosenka Słodycze, piosenka Pędzą konie. Czy Crazy is my life? Tak naprawdę nasze życie też jest crazy. Jeździmy od miasta do miasta, cały czas w pędzie, cały czas w ruchu, gdzieś tam w drodze. I ona też jest w pewnym sensie jakby opisem naszego krótkiego, można powiedzieć, dotąd życia. A tak naprawdę każda z tych piosenek jest zupełnie inna. Są to teksty ponadczasowe, uniwersalne, z którymi identyfikują się tak naprawdę 4 pokolenia, bo na koncerty Goles Orkiestry przychodzą 4 pokolenia, nasze płyty kupują 4 pokolenia, także mamy panów bardzo takich na pewno już wiekowych do takich malutkich dzieci.
nasze piosenki stały się hymnami szkół w Polsce. Nie wiem, czy jest jakiś drugi zespół, który ma takie piosenki w swoim repertuarze. Także no, wydaje mi się, że trafiły pod wiele strzech, zarówno w polskich domach, jak i zagranicznych, bo zespół Gole z Orkiestra jest również zespołem eksportowym. Sporo jeździmy po świecie. Tą, od 4 października mamy już którąś z kolei trasę po Stanach Zjednoczonych i po Kanadzie. Także no, tak naprawdę muzyka, która czerpie z korzeni polskich, czerpie z karpackich korzeni i tak naprawdę no, zintegrowaliśmy wykształcenie z pochodzeniem i dokonaliśmy fuzji różnych gatunków muzycznych, no, czego właśnie dowodem jest to, co dzisiaj tutaj się będzie działo. Także no, jest i reggae, jest pop, jest tango, jest rock and roll, jest jazz, bo sami studiowaliśmy jazz na Akademii Muzycznej w Katowicach, w związku z tym ta muzyka płynie w naszych żyłach, ale rodzinnie to górale z krwi i kości, którzy czują, że tak powiem, muzykę Karpat w szerokim znaczeniu. Nie wiem, tak pokrótce można opisać naszą twórczość. Dokładnie. Chciałam jeszcze zapytać o to właśnie nawiązanie do ścierniska przez prezydenta Busha. Czy to wam przyniosło reklamy może na całym świecie, czy tylko, jak uważacie? Jakie były wasze odczucia w ogóle po tym cytacie przez prezydenta samego? Nie no, niewątpliwie, no. Nie wiem, czy prezydent Stanów Zjednoczonych cytował jeszcze jakiś zespół w Polsce oprócz naszego. Z tego, co tam się interesuje historią, to chyba raczej nie. Na pewno przyniósł nam reklamę w Stanach Zjednoczonych, prawda? W Ameryce, w Kanadzie, tam zdecydowanie poniosło. Zresztą jest taka fajna sprawa. Po tym właśnie przemówieniu George'a Busha pojechaliśmy do Stanów, do Chicago i tam dostaliśmy nagrodę od wicegubernatora stanu Illinois za krzewienie polskości za oceanem poprzez swoją twórczość. Więc to, jak myślę, miało też duży wpływ na to, co cytował właśnie George Bush. A tu w Europie, no tu, znaczy nasza muzyka generalnie, ona się wpisuje w taki nurt world music. Sporo jeździmy po różnych festiwalach, gdzie właśnie ten world music funkcjonuje. Czy Serbia, czy Grecja, czy Niemcy, czy Holandia, czy oczywiście Czechy, Słowacja. W wielu ciekawych miejscach koncertowaliśmy. Także może to też miało jakieś przełożenie. Trzeba było po prostu sprawdzić, aby się zająć jakimś badaniem, krótko mówiąc. No. Na pewno zespół Gole z Orkiestra wyróżnia się na scenie muzycznej w Polsce i w ogóle w Europie, bo jakby nie, choćby pod takim względem, że nie jesteśmy jakąś kopią kapeli z brytyjskich wysp, prawda, bo z reguły tak się w Polsce dość robi. Coś jest modne u Angolii albo gdzieś tam, to róbmy wierną bo to kopię. To wynika przede wszystkim z kompleksów naszych, tak, nie? Tak, to jest kompleksów elit i bo tutaj no, cały czas zapatrzeni, kurczę, w Amerykę. A dlaczego? My mamy piękne korzenie, no to już pokazał Chopin, to już pokazał Moniuszko, wiele zacnych artystów, jeżeli sięgniemy do historii, prawda, muzyki klasycznej. Mieliśmy po prostu pomysł na własną twórczość, na własną nutę, na własne brzmienie. Wydaje mi się, że jest charakterystyczne, jest rozpoznawalne, no i dalej idziemy w tym kierunku. No, kolejna płyta, 10. płyta Gole z Orkiestry również będzie to materiał taki, w którym faktycznie Gole z Orkiestra czuje się najlepiej. Czyli zderzenie folku no, z szeroko rozumianą muzyką rozrywkową, bo jest rock and roll, jest jazz, jest nie wiem, no, jest są wściekłe polki, jakieś kazaczoki, hajduki, no, jest oczywiście reggae, no, do którego teraz mocniej sięgniemy, bo aż kilka tego typu piosenek pojawi się na nowej płycie, ale będzie też swing, który nas cały czas rajcuje i zderzymy to właśnie z tym góralskim klimatem, charakterem, no, który jest też jakiś taki no, dosyć fajny. I nas też rajcuje. Chciałam się zapytać o dom rodzinny. Czy używa się u was w domu rodzinnym gwary na co dzień? Używa się gwary w Milówce, w domu rodzinnym gwary. No. Wiadomo, to czasy się już troszeczkę zmieniły. Znaczy tej gwary się mniej używa jak kiedyś. Wiadomo, my studiowaliśmy tu, tam, siam. No. W związku z tym też ten język troszeczkę się już zatarł, ale póki co dbamy o to i pielęgnujemy zarówno tradycję poprzez naszą fundację Bracie Gole, która przede wszystkim zajmuje się
tradycją góralską, ludową. Działamy bardzo mocno. Praktycznie za rok będzie 10 lat, jak Fundacja Braci Golec działa, istnieje. Wykształciła wielu młodych ludzi w kierunku muzyki ludowej, góralskiej. Praktycznie kilkaset dzieci przewinęło się przez nasze ręce, przez naszą działalność. I to jest też jakaś taka nasza potrzeba serca i ducha, żeby jednak dbać o te tradycje, bo jeżeli my sami nie zadbamy, to ani wschód, ani zachód tym bardziej nie zadba o to. I też apelujemy do Finlejów, do tych okolic. Pokazujmy tej młodzieży to, co jest polskie, to jest wartościowe, to jest piękne. I to nas wyróżnia w globalnym świecie, w globalnej Europie, no bo chyba, że róbmy wszędzie McDonald'y, no i tym się szczęśmy, że mamy piękne McDonald'y, no ale to jest słabe moim zdaniem, chociaż też lubię czasami w McDonald'sie napić się dobrej kawy, bo akurat kawę dobrą tam mają, ale póki co mówimy o kulturze, o czymś, co jest ponadczasowym, o czymś, co jest uniwersalnym, o czymś, co jest tak naprawdę piękną wartością samą w sobie. Jeżeli się ją poda w piękny sposób, w dobry sposób, w mądry sposób, to naprawdę narody będą klękały i będą nam bić brawo. No i tego bym sobie życzył, no, w działalności Fundacji Braci Golec. Chciałabym się zapytać, wracając do utworów, o utwór, bez którego koncert nie mógłby się odbyć, jakiś taki wasz sztandarowy. No niewątpliwie Lornetka, Ściernisko, Słodycze, Łukasz wcześniej powiedział, Crazy is my life, Tango Szarpany, Dominówki, Wróć, nie wiem, no, bo lato rozpala każdego górala, no wiele jest tych tango góralskiej z ostatniej płyty. Ale no. Jeden utwór. Ja myślę Ściernisko. To być może. No wracając do Lornetki, ile was jest w tym utworze? Podglądaliście kiedyś kogoś przez lornetkę? Zdarzyło się? Polacy w ogóle kochają podglądać. Tutaj sąsiadów. To jest naturalne i to mamy, nie wiem, no już chyba od czasów austro-węgierskich, prawda? Że każdy każdego podglądał. Jak nie jest, myślę, to... Albo nawet jest to w naturze człowieka, że lubi podglądać, co u sąsiada za oknem tam się dzieje. To jest troszkę taka jakby autoironia tej piosenki, bo rzeczywiście ona powstała, gdy byliśmy jeszcze na studiach. Tekst z przymrużeniem oka, no ale wiadomo, zawsze w tekście jest odrobinkę prawdy, prawda, jakiejś tam historii, która kiedyś się tam zdarzyła. Myślę, że tutaj jak najbardziej można to potwierdzić, że ta historia miała miejsce. Teraz tylko kto kogo podglądał, tutaj może... Oczywiście imiona są popodmieniane, ale zdarzenia jak najbardziej autentyczne i z życia wzięte. Chciałam jeszcze zapytać o koncert. Może jest jakiś koncert, który szczególnie wam w pamięci utkwił? Do którego macie, powracacie myślami, szczególny sentyment macie do niego? No na pewno koncerty, nasze recitale, prawda, w festiwale w Sopocie, prawda, 10-12 lat temu, te pierwsze. No to do dzisiaj wspominam je bardzo miło. Koncert Stacja Milówka, kiedyś taki na Wielkanoc nagraliśmy. No na pewno wielkim wydarzeniem i przeżyciem było koncertowanie przed Janem Pawłem II, przed błogosławionym Janem Pawłem II. Golec Orkiestra miała ten zaszczyt grać kilkakrotnie, również tam na Watykanie, również w Polsce, także za każdym razem to były wielkie wydarzenia dla nas i niezapomniane chwile i nosimy je w głębi w sercu i po prostu i to są takie no... nieprzeciętne koncerty, no. To są takie no, ekstra koncerty, które, tak, którym nie wszystkim, znaczy no niewielu artystom było dane grać, śpiewać dla Ojca Świętego, także nam się to udało, no i z tego się też cieszymy. No. Ostatnie pytanie, ponieważ wiem, że jesteście zmęczeni po jednym koncercie, jeszcze przed wami drugi, ale czy gdyby nie muzyka, to widzielibyście się może w innym zawodzie? Co moglibyście innego robić w życiu? Co innego? Nie wiem. No. Prezes poważnej firmy. Ja nie wiem. Nauczycielem chciałbyś być? Albo cieciem? Nie wiem. Portierem? Nie wiem, musiałbym się głęboko zastanowić. Jeżeli nie muzyka, to co innego, tak? A to co, no? Nie mam zielonego pojęcia. Czyli muzyka jest najważniejsza i przy tym pozostańmy. Dziękuję.